Dzień dobry, Jan Piński, Tomek Schweigert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego i rozmawiamy o tym, jak Duda próbuje ukraść Polskę Polakom, którzy w demokratycznych wyborach powiedzieli Pi PiSowi i w sumie samemu Dudzie, który nawoływał, który był próbował robić co w jego mocy, aby PiS uzyskał jak najlepszy werdykt, który żerował po prostu dyktaturę, wprowadzał ją, był aktywnym członkiem grupy przestępczej, bo nazywałem ją rzeczy po imieniu, no. Przestępstwo zamachu stanu jest bardzo poważnym przestępstwem, zagrożonym za, za naprawdę gigantycznymi karami, łącznie z dożywociem. I tu nie ma naprawdę już tak miejsca na, na żarty. To są też opinie bardzo poważnych prawników, jak Wojciecha Sadurskiego, profesora Wojciecha Sadurskiego, który zwrócił uwagę w Felietonie, właśnie, że ten artykuł 127, no tutaj Andrzej Duda ma jak najbardziej. Bardzo poważne szanse usłyszeć ten zarzut. To jest tylko tak naprawdę nie kwestia prawnicza, tylko determinacji politycznej. Andrzej Duda teraz właśnie pracuje, aby ta determinacja była, bo stara się po prostu zemścić się na politykach, na Polakach, którzy wybrali demokrację zamiast rosyjskiej wersji demokracji, białoruskiej wersji demokracji, polegającej na tym, że. Władza nie przejmuje się, jak, jakie ma poglądy naród, po prostu bierze ten naród coraz bardziej za mordę. Wściekłość, dudy tego całego pisowskiego otoczenia. Pogardę dla Polaków za to, że śmieli zagłosować inaczej niż ich panowie. Przypominam tę słynną wypowiedź, bo my jesteśmy łaskawy pany Jarosława Kaczyńskiego. No on sugeruje, że 11 i 12 grudnia nie będzie możliwe zaprzysiężenie rządu. Mruga okiem, że nie wiadomo, czy zdąży do 15 grudnia, no bo 11 grudnia Mateusz Morawiecki przestaje być premierem. Premierem zostaje Donald Tusk. Pan Roman Giertych zwrócił uwagę, że powstrzymywanie się przez prezydenta od wykonywania konstytucyjnego obowiązku za gabinetu może być tożsame z rezygnacją. Prowokacyjne... 14. jest szczyt Unii Europejskiej. Tak. I tutaj to... nie, nie, będzie, nie będzie nikogo, kto może reprezentować. Bo nie, będzie nie no, niektórzy nie tutaj sugerują, że Duda sam się chce, w związku z tym, że nie ma, że nie będzie reprezentacji, chce sam sam pojechać. Ja myślę, że może go naprawdę spotkać bardzo poważnym. Komunikat od strony europejskich państw, że zachowuje się delikatnie mówiąc niewłaściwie, ale ja myślę, że chyba pierwsi tutaj powinniśmy za panem posłem Słowomirem Nitrasem powtórzyć, że chyba Duda chce zobaczyć Polaków maszerujących przed jego kancelarią. Ja myślę, że ta liczba powinna paść. No było teraz koło pewnie półtora miliona ludzi na tym marszu w Warszawie, tym drugim marszu październikowym, marszu, który no, przesądził tak naprawdę o wielkim sukcesie opozycji, o tym, że dostała kilka milionów głosów więcej, zagłosowało Polaków na odsunięcie PiS od władzy gdyby nawet doliczyć Konfederację, która też zapowiadała, że chce rozliczenia Morawieckiego, no to, to, to ta przewaga jest już zupełnie miażdżąca. PiS po prostu ma te 35% głosujących i zaraz ich straci, dlatego, że zaraz straci TVU, telewizję. Ja mam wrażenie, że ta wściekłość i że przegrali, że mieli tak blisko byli wprowadzenia dyktatury i to się wszystko rozsypało i teraz będzie wyciąganie konsekwencji, że to nie, nie jest racjonalny. Drodzy Państwo, ja myślę... Rozwijmy tą ideę pana posła Nitrasa. Nie będzie rządu 11 grudnia zaprzysiężonego, to będą 3 miliony ludzi. Z 12 ma, 12 wyjeżdża ma możliwość zrobić to 13 na pewno ale zostanie tylko jeden jeden dzień do przygotowania się do wyjazdu na szczyt europejski to, to są 12 jest w Szwajcarii no, nie pojechał również kiedyś do Seulu pamiętasz bo nie mógł pojechać no to skoro są tak ważne sprawy państwowe no to nie wiem no może namówi Pana Prezydenta Pana Pana Morawieckiego, żeby zrobił 10 żeby zymisjonował, um, żeby powołać żeby powołać rząd, rząd Donalda Tuska a już maksymalnie 13. No jeżeli musi być 12. w Szwajcarii, to jest takie niezwykle ważne. Pewnie wszyscy się nie obędą bez prezydenta Dudy, bo to jest bardzo ważne. A, prezydent, a a premier Morawiecki ma taki napięty kalendarz, że on dzisiaj w liście, wczoraj w liście, który wysłał do ewentualnych przyszłych koalicjantów, oczywiście bez koalicji obywatelskiej, czyli do trzeciej, yy, trzeciej drogi i, i, i lewicy, to mm, wysłał, że czeka w czwartek, tam od rana do, do, do późnych godzin popołudniowych i w piątek od rana do później godzin popołudniowych. Czyli y, facet, który administruje, bo już nie zarządza Polską, ma dwa dni, po, ma taki kalendarz napięty, że dwa dni możesz siedzieć i czekać na spotkanie, które nie nastąpi. Rozumiecie Państwo, jak oni rządzą, tak siedzi i po prostu, ale tutaj nie ma czasu. Duda nie może absolutnie już później powołać rządu, bo 12 przypadkiem całkiem jest, jest w Szwajcarii, bo jak ten kalendarz się ustala, ciekawe kiedy był ustalony, pojechał, pojedzie do Szwajcarii. No i 13 nie wiadomo, czy zdąży, bo pan Mastalerek sobie sobie raczej żartować, nawet wypowiada różne różne głupstwa. pyta się, czy to są żarty w ogóle z polskiej racji stanu, bo. Mówił, że po no, podpisy mo, mo, mogą sobie iść y, ludzie z koalicji obywatelskiej i, i jeszcze, z, y, tej, jeszcze do tej pory opozycji do Rafała Trzaskowskiego, skoro nie uznają y, wyniku wyborów. No, szanowni Państwo, taka wypowiedź szefa kancelarii, kancelarii, prezydenta bardzo słabo wygląda i y, to ta obstrukcja przed. Y, Powołaniem rządu Narzucjuska, który i tak musi zostać powołany, i przed szczytem europejskim, naprawdę, naprawdę może spowodować bardzo poważny protest. No nie o to chodzi. Tu po raz kolejny widzimy, że Andrzej Duda zdaje się, że ma naprawdę ochotę zmobilizować. Opozycję do tego, żeby się z nim pożegnała. Ten wariant, o którym mówił profesor Marek w maj, wariant referendum, to jest jedna taki, można powiedzieć, taki przedsmak tego, co może spotkać. Ja myślę, że to jest może trochę nawet, powiem brzydko, dywersja, żeby oni myśleli, że to jest niepoważna sprawa. Najbardziej poważna sprawa, którą my widzimy, ona jest taka prozaiczna, czyli. Sąd Najwyższy odchudzony z neosędziów, czyli sędziów, którzy nie są sędziami de facto, bo są wybrani przez organ, który nie jest konstytucyjnym Krajową Radą Sądownictwa. No to jest tak, że sędzią jest ten, kto, kogo wskaże Krajowa Rada Sądownictwa. I Krajowa Rada Sądownictwa została zlikwidowana w 2017 roku, i niestety od tego czasu ludzie, którzy zyskują e, e, nominacje Klubu Dyskusyjnego imienia Zbigniewa Ziobry, jak to bardzo ładnie mówi sędzia Piotr Gonciarek. Niestety sędziami nie są i to, wiecie, wiecie Państwo, nie jest tak, że każda osoba, która jest na sędzią, jest kimś, kto nie powinien być sędzią, czy też nie powinien tego. Tak, no to, to, to niestety to są takie, drodzy Państwo, trudne wybory. Byli ludzie, którzy nie zdecydowali się na przyjęcie nominacji sędziowskich, bo po prostu, ale to oznaczało od nich takie konkretne rzeczy, że musieli zda oddawać stypendia, na przykład, które brali przez lata i przygotowywali się do objęcia stanowisk, bo no, nie było możliwości legalnego innego niż skorzystanie z KRS-u. Natomiast no, nie zmienia to po prostu postaci rzeczy i w momencie, w którym zacznie się weryfikacja, no to sąd najwyższy, w sądzie najwyższym neosędziów nie może być, czyli nie sędziów tak naprawdę. Tam jest też izba specjalna złożona specjalnie z ludzi pisów, która się zajmuje właśnie wyborami tylko i zajmuje się też. E no to jest ta była izba dyscyplinarna, która już nie istnieje, drodzy Państwo. To jest najbardziej zabawne, że izba, która miała, rozstrzygnęła, że protesty Andrzeja Dudy są nieważne, no, czy sprawie wyboru Andrzeja Dudy są nieważne, okazała się być niesądem, czyli mamy sytuację bardzo prostą. Protesty nie są jeszcze rozpatrzone i teraz prawidłowe obsadzenie sądu, który rozpatrzy te protesty, no, może paść każdy werdykt. No tutaj niestety wiecie państwo to jest tak, że z tymi sądami jest bardzo często, że one są po prostu polityczne w tym sensie, że prawo to jest prawo. I to, bo, bo tak naprawdę to się sprowadza do tego, czy fałszerstwa wyborcze, które miały miejsce, bezsprzecznie one są udowodnione, czy miały wpływ na wynik wyborczy, czy nie miały to, bo to tak naprawdę o to chodzi, że ja, wiecie Państwo, to jest pytanie, jak ocenić fakt użycia Pegasusa? Jak powiedziałem Państwu, że można udowodnić, że Sławomir Nowak, który miał Pegasusa i miał wiedzę na temat tego, co się dzieje w sztabie, tam wszystko przechodziło przez jego telefony, że można udowodnić, że informacje z Pegasusa. Sławomira Nowaka były opracowywane i przesyłane między nimi do Jacka Kurskiego, ale też oczywiście do Jarosława Kaczyńskiego i uwaga, do sztabu Andrzeja Dudy. No, pytanie pozostaje, czy Andrzej Duda i jego sztab mieli świadomość, skąd pochodzą ukradzione informacje. No, tego nikt nie wie. Natomiast to i tak nie wpływa na to, że to są wiadomości, które miały wpływ na wynik wyborów. Ja przypomnę, że tą ostatnią kampanię zobaczycie, zobaczyliście, jak PiS jest bezsilny mimo tych swojej gigantycznej przewagi finansowej, gigant przewagi w mediach, no jednak mimo wszystko dostał manto, bo mimo tej przewagi zdobył tylko 35%. Ja co prawda szacowałem, że dostanie mniej, albo że koalicja obywatelska dostanie 36. Natomiast no, wyszło jak wyszło, wyszło bardzo dobrze, no, szczególnie muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony panem marszałkiem Szymonem Hołownią, to jest to, to, w jaki sposób on prowadzi te obrady, to jest naprawdę, powiem szczerze, jeszcze dwa lata, jak wytrzyma tego typu, to naprawdę Włodzimierz Czarasty będzie miał trudny orzech do zgryzienia. Panie Włodzimierzu, taka prośba, pan mnie odbanuje na tym, na tym Twitterze. Obiecuję, że już więcej nie będę panu wypominał koalicji z PISem w mediach w 2009 roku. To już takie słowo, harcerze. Pan mnie odbanuje, a ja już nie będę wypominał. A jak pan mnie nie odbanuje, to będę. No. To jest taka, taka prośba. To jak ktoś tam będzie wiedział, to przekazać Włodzimierzowi temu żeby mnie odbanował na Twitterze. No. W ramach tego to opowiem historię i jeszcze raz opowiem historię, jak Włodzimierz ty w latach 80. Czytałem to w teczce Andrzeja Kratiuka, człowieka, któremu był, który był szefem Rady Nadzorczej Fundacja Aleksandry Kwaśniewskiej był też osobą, która współpracowała ze służbą bezpieczeństwa, i w jego tam, właśnie tych, w lekturze jego teczki, tam właśnie tych organizacji studenckich, natknąłem się na meldunki dotyczące Czarzastego, i tam była po prostu piękna historia. Żałuję, że gdzieś nie mogę odszukać, przy której przeprowadce, że te kwity, które tam zrobiłem zdjęcia, gdzieś mi się tam zapodziały. I w każdym razie w tych była opis spotkania funkcjonariuszy SB z młodym Włodzimierzem Czarzastym, który im wytłumaczył w latach 80., że w sobie to nie ma nic specjalnie niczego zdrożnego we współpracy z bezpieką, tylko że ta bezpieka, czyli wy jesteście po prostu mało przyszłościowi, bo system upadnie, a kojarzenie z wami będzie, będzie, będzie się źle kojarzyło. Więc co do zasady, to fajny pomysł, ale nie z wami. I powiem Państwu, że po prostu tam było wpisane takie wkurzenie po prostu tej całej bezpieki, że trzeba rozpocząć, towarzysze, niszczenia towarzysza Czarzastego, z tego. Po prostu trzeba mu udowodnić, że my jeszcze coś możemy, że my jeszcze po prostu dajemy tego. No ale proszę państwa, potem okazało się, że był to jeden z lepszych analityków, który gdzieś już tak koło roku, bodajże to było 84-85, już przewidział, że komuna upadnie. No więc. Teraz ja, ja dla Jarosława Kaczyńskiego jest komunikat, Szanowni Państwo, że skoro Czarzasty nie chce z wami rozmawiać, to jesteście po prostu nieprzyszłościowi, jak B w, w 84 5 po prostu. Idziecie, idziecie do, nie powiem, że... do, 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 do Lambusa. Tomku, co jeszcze w tej sprawie? Jestem przekonany, jestem przekonany, że Pan prezydent Duda no, w tej chwili stosuje takie dziecinne zagrywki. Pokazuje, że się obraził na Donalda Tuska, jasno artykułuje i powiedział wcześniej, że on nie wyobraża, że, że on nie chce Donalda Tuska, on to, on to powiedział, ma no wnosi powiedzmy werdykt wyborczy, że 11 milionów ludzi tak głosowało. Nie interesują go wszystkie informacje dotyczące tego, że jest koalicja, że przez ten czas już można, można powołać rząd, że przez ten czas dzieją się różne rzeczy, są mianowani ludzie, próbuje się zabetonować. Stanowiska. No, wczoraj został powołany szef knf o którym Jan Góryszow to, to był, był twoje informacje, Mówiłeś już dużo wcześniej, zanim się spotkał jeszcze pan premier Morawiecki na takim spotkaniu bez komentarza tak, to, że z prezydentem To tak. też jest ważna rzecz, że ta nominacja będzie mogła być podważona, dlatego że Mateusz Morawiecki nie jest premierem obecnie. On jest pełniącym obowiązki premiera i to jest duża różnica przy powoływaniu. Z tego, co wiem, nowa władza zakwestionuje mandat obecny, nowe, nowo wybranego. Ja byłem wśród osób, które tam właśnie, no, z racji tego, że podałem tą informację jako jeden z pierwszych, i zwracałem im uwagę, że najlepszym pomysłem na to, żebyście utrzymali ten urząd, ale nie wpadliście na to, aczkolwiek też była interpretacja, że tak nie wolno robić i że będzie byłaby interpretacja, że była to próba obejścia prawa, Gdyby się podał facet do dymisji przed dymisją, przed 11 listopada, kiedy podał się do dymisji rząd, czy 11, czy 13, 13, chyba, 13 listopada, kiedy się podał do dymisji rząd Morawieckiego, czyli szef KNF-u powinien się poddać wtedy, kiedy był tego, i trzeba byłoby wy, 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 wy wybrać kogo innego. No ale tego nie zrobili, drodzy Państwo, i teraz moim zdaniem stracą to stanowisko. 3 miliony osób. Szanowni Państwo, to po prostu się powinno wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo mocno wzmocni obóz demokratyczny, pokaże, jak bardzo Polacy chcą rozliczenia. Ja myślę, że ten marsz powinien się odbyć pod hasłem rozliczenia PiSu. Jeżeli. Andrzej Duda chce, aby Polacy się jednoczyli wokół jakiejś idei, jeżeli chce dać im dobry powód do przyjazdu w zimowy, w zimowy ten, bo oni y, przecież też nie są, przepraszam, że to powiem idiotami, jest zimno na zewnątrz i oni tu liczą na to, że Polacy się nie zbiorą w tej dużej... Polacy nie. się poświęcą, poświęcą się. Trzynasty Panie godziny. Duda, poświęcą się. To może być dobra data. Historia... Y Ekspert w dobrych kioskach, w dobrych empikach, sekret mądrości Żydów. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest bardzo prosta. Yy, tak prosta, że powinienem to zadedukować panu yy, Ryszardowi z Biura Spraw Wewnętrznych MCBA, yy, który przesłuchiwał mnie latem tysiąc, dwa, 2017 roku. 18 roku, przepraszam, w sprawie Tomka Szwejgierta, który wtedy przebywał w areszcie. Otóż BSWCB. To też jest śmieszna historia, bo to jest policja w policji. Ja <grym> wszedłem z książką. Moją sprawę prowadziło właśnie tak? To moją sprawę tak, prowadziło. tak. To, to też taka ciekawostka, wewnętrznych <grym> popełniło wtedy błąd. Wpuszczając mnie z książką, chociaż je prześwietli ją we wszystkie możliwe strony, ale to nieważne. E, miałem tam książeczkę, to była powieść e, e, Grishama, e, ale to już Grzam robi takie dobre thrillery prawnicze. No i w pewnym momencie pan e, zadał mi pan Ryszard pytanie bardzo ważne, dla którego ważne mi przesłuchać, dlaczego Tomasz Szwegier jest taki mądry. Kąd on ma wiedzę. więc Powiedziałem, że nie wiem, czy jestem ładny na ten temat odpowiedzieć, ale to wszystko jest w takich yy, po prostu przedmiotach, y, które są, y, mówię, są elektroniczne, ale ja mam wersję analogową ze sobą i mogę panu pokazać, jak to działa. No i w tym momencie wziąłem mu tą książkę Grishama i mu pokazałem. No i to była taka tego i taka, była potem taka cisza grubowa. Ale pan Nie zadawał takie dziecinne pytania. A skąd pan zna tych wszystkich wysokich oficerów generałów, tylu pan zna Dlaczego Pan ich zna? Mówię, no, i co ja no i co ja mam panu odpowiedzieć? Bo no? nie ja mam panu odpowiedzieć. Przechodziłeś, Z stragarzami Przechodziłeś z tragarzami. Szanowni Państwo, to jest w dobrych kioskach, w dobrych empikach, to chcesz tam wąsikowi i z Tak, koniecznie. Janku. Szanowni Państwo. Pamiętacie, Gmyz i reszta tego towarzystwa pokazywali i ekscytowali się zdjęciami mecenasa Giertycha w Rzymie. No i zdjęcia kompromitujące. No mecenas Giertych z żoną w niedzielę siedział w jednej z kawiarni rzymskich. Oczywiście pili kawę. No, no kompromitujące te zdjęcia. Używali do tego e, śledzenia, mecenasa, bezprawnego śledzenia mecenasa Giertycha i niestety policji, tego, tej, tej, tej słynnej grupy łowców cieni, ale używali również funkcjonariuszy wywiadu. I to jest, to jest bardzo poważna sprawa. A z drugiej strony, cieszę się, że ONET wrócił do sprawy, o której mówiliśmy i posłuchajcie Państwo. Polacy urządzili piekło i uciekli. Śmieją się w twarz służbom. Zabawa trwa. I teraz cytaty. Nie wracam już do Polski. Prosto z Malezji biorę jach na Indie. Spier policja, zadzwońcie do nas po, po zeznania przez wideo -chat. W tak bezczelnych słowach, patostreamer Marcin F. pseudonim Krwiak kpi z organów ścigania. Wraz ze swoim kolegą Bartłomiejem K., po tym jak urządzili dwóm dziewczynom piekło na, w transmisjach na żywo, uciekli z Polski, śmieją się w twarz policji, prokuraturze i wiceministrowi sprawiedliwości. Obaj przekroczyli wszelkie granice. E Mówiłem już o tym, siemano, tu K spie z kraju, jestem na Malediwach, najdź parę kropek, d parę kropek, nic mi nie zrobicie, K, mój wujek prokurator doradził mi, wyjdzie z kraju, K, pozdrawiam wszystkich ścieputkich Malediwów, powiedział Bartłomiej K na jednym z nagrań. Słuchajcie, przecież wiecie, że dobre są relacje... Naszych służb dyplomatycznych i innych z Egiptem. Bardzo dużo Polaków jest w Egipcie. Nie możecie dwóch śmierdzących gnoi e, przywieźć do Polski, którzy tak się zachowują. E, zrobili taką krzywdę dwóm młodym dziewczynom. Kazali wąchać jakiś proszek Xi. E, Tomek nie opisał tego. Robili straszne rzeczy z tymi, z, z młodymi dziewczynami. Dwóch bydlaków. To są kpiny z państwa polskiego. Potraficie gnębić Giertycha, a nie, nie, potrafiliście, nie potrafiliście, wiedzieć, potrafiliście, 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 potrafiliście użyć GNOME. Potrafiliście użyć zabezpieczenia operacyjnego funkcjonariuszy, <gry> potrafiliście użyć e, rezydentury wywiadu w Rzymie, żeby bezprawnie inwigilować Romana Giertycha. Więc wiecie, że skoro ja to wiem, to znaczy, że. E, to zostanie udowodnione. Ja myślę, że pan y, pułkownik Piotr Krawczyk, który nie wyrażał zgody na takie działania, to jest bardzo ciekawe. Pomimo tak. jego relacji z Mariuszem Kamińskim nie mieliśmy sygnału, bo to sprawdzaliśmy bardzo tak. wnikliwie. Sygnał się pojawił dopiero właśnie ostatnio, po tym jak nowy szef, nowym szef został właśnie pan ZBW, pan Jarmuszkiewicz. I to też jest takie, że to człowiek, który nie ma nic wspólnego z wywiadem, zostaje szefem wywiadu. On ma dużo wspólnego z Mariuszem Kamińskim. Jak wieść nasza gminna niesie, mają wspólne hobby. No i za, za, zastanówcie się, drodzy państwo, jakie to może być wspólne hobby? Co takiego lubi robić Mariusz Kamiński? I że to zawsze tak jest, że ci, którzy mają z nim to wspólne hobby, to. Tutaj jest konkurs. Oczywiście można odpowiedzi wpisywać w, pod spodem. I no, powiem Państwu, ja nie mówię, żeby używać wywiadu do przywiezienia tych kolesi. Tak naprawdę do przywiezienia takich ludzi to za dobrych starych czasów był to. łącznikowy polskiej policji. Aha. nie się dogada z policją no w Furgadzie. No i to jest to, drodzy Państwo, ale albo, albo właśnie przy pomocy to, drodzy Państwo. Niech bo... ich szybko wyciągną z, z, więzienia, z tak. więzienia egipskiego, bo. Bo jak mieli problemy przyjadą, przyjadą w ciąży i urodzą jak, byl, jak, y, 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 <laughs> jak byli jak byli y, jak były problemy w 2017 roku z panem Jakubem K. To CBA, któremu to zupełnie nie podlegało. Przyszło, że oni mają Tomka Szwegerta i Tomek Schweigert jest w stanie znaleźć pana Jakubaka bardzo szybko. No i Tomek Schweigert po paru dniach zameldował, że tak, owszem, jest możliwość nawiązania z nim kontaktu i zdjęcia go z, że tak powiem. Wtedy był w Kaliningradzie. Tak, jeszcze... A nie, nie, o, o jakubieka mówisz, nie, no to, 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 to tak, to. dogadaliśmy go, dogadaliśmy go. Chciał było... zejść z ulicy. To, to już tam mniejsza jak to tego, ale po prostu jeżeli jest kompetentna władza i ma kompetentnych ludzi, to przywiezienie naprawdę z dowolnego miejsca na świecie to uwaga do ludzi z służb tak zwanych ze Straży Miejskiej. Kilku chłopaków wyjeżdża na wakacje tam ze służb. Zobaczcie, sami go wezmą, wsadzą do samolotu lotu, go wsadzą i będzie jechał z gminy. On, on, tak. on będzie ewakuowany tak jak ci żołnierze, żołnierze ci oficerowie CIA z Iraku Wyjadł w takim stanie, że się obudzą po prostu jak, jak panowie założą bransoletki na Okęciu. To, to, to drodzy Państwo. Do tego trzeba rzeczywiście mieć. Natomiast jeszcze taka historia. U Ojanta w Abwerze. Ojant to jest taki właśnie człowiek, który... Karierę zewnętrzną też Mariuszowi Kamińskiemu. No i teraz, drodzy Państwo, tu jest taka historia: no bo oni się już wszyscy wynoszą, wiedzą o tym, że tam długo nie posiedzą, biorą ordery, niektórzy już występują o emerytury, ale dzieje się tam teraz, że poza awansami, medalami i kasą teraz biorą, uwaga, dyrektorzy i naczelnicy. Tak zwanego chowu pisowskiego, kursy na inspektorów administratorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, które robi w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego takie szkolenia propion informatyczny. No, i, ale zwykle te osoby to, to jest t, takie szkolenie dla osób, które pełnią rolę administratora systemów, inspektora kontrolującego stan zabezpieczeń i tak dalej. No i teraz ten papier jest, tak powiem, potrzebny tym osobom, które faktycznie to robią albo y, y, po prostu mają y, zamiar robić, ale te ci panowie robią te i panie, robią te y, kursy po to że nuż się przyda to na... No w CV będzie lepiej wyglądało, Jan A, Wiecie państwo, ja powiem państwu taką historię, jak to się dzieje. W latach, tam naście lat temu ja zarządzałem internetem, ale ja zarządzałem internetem, szanowni państwo, w, we wprost, bez tytułu. To znaczy, jak ktoś się zawsze, ten, tego, bo w pewnym syn, syn, Markę Kula, jak przejął władzę w tygodniku, wprost zatrudnił mi dyrektora internetu i redaktora naczelnego internetu. Którzy to obaj nie robili tego internetu, bo internet, jeżeli chodzi o stronę kontentu, robiłem ja. Tak, oni tylko podpisywali moje, moje, moje listy płacy. I w pewnym momencie ten mój redaktor naczelny internetu, jak się wprost posypał, bo w końcu ktoś się zorientował, że on tam wiele nie robił. I wiele nie umiał. A ja wiedziałem, że wiele nie umiał, bo kiedyś mi nie było i wrzuciłem mu tekst. Redaktor teraz robi karierę Dominiki Cosić na internet. No, Dominika czasami ma dobre informacje, wtedy jeszcze nie zachorowała na chorobę sławienia pisu, ale ten tekst wymagał przeredagowania. No więc to nie było jakieś tego, tego, ale to nie dawało, nie nadawało się do, do wrzucenia. No, oczywiście pan redaktor naczelny wrzucił go w taki sposób, że po prostu było to kontrol C, kontrol V bez żadnej redakcji. Ale no, jaka była ten, on wylądował w końcu na chwilę w Newsweeku i przez kilka miesięcy sobie pobierał pensję, zanim się nie zorientowali, że facet po prostu nic nie umie. I go wywali. I to jest. I teraz tak, dlaczego ta historia? To no bo ci kolesie, którzy robią te papiery, oni liczą na to, że przynajmniej te kilka miesięcy, zanim ktoś się zorientuje, że oni niczego nie umie, to sobie gdzieś tam przedzimują na tym. Więc radziłbym tym, którzy chcą zatrudniać ludzi za bwery z takimi świeżymi certyfikatami, z listopada, października, września 2023. A te, to po prostu uważajcie na nich. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że taki kwit można zrobić na własny koszt za 2000 zł. I teraz zobaczcie, to całe dyrektorstwo z tymi swoimi pensjami po kilkanaście, a razem z premiami czasem kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, robi to wszystko na koszt państwa, chociaż to państwo tego kompletnie nie potrzebuje. To jest właśnie poziom, e, wy wszyscy jak nam się wierzycie, że my się my się tak wywyższamy nad wami. No powiem szczerze, to, to nie jest... No, to chyba to... Były kursy na perukarzy, robili i wiesz, i to też na koszt państwa. Szanowni państwo... I nie robił tego pan Szanowni Państwo, do zobaczenia.